Tak, dzisiaj po raz pierwszy otwieramy na Politechnice Opolskiej Centrum Informacji Rekrutacyjnej. No i oficjalnie również otwieramy właśnie punkt rekrutacyjny, punkt przyjmowania dokumentów. Formuła Centrum Informacji Rekrutacyjnej jest zupełnie inna od tradycyjnych punktów rekrutacyjnych, ponieważ przewidziana jest dla kandydatów, którzy chcą z pewną dozą refleksji i zastanowienia podjąć tą bardzo ważną życiową decyzję odnośnie przyszłego zawodu, tego, kim będę zawodowo w życiu profesjonalnym. Stąd wybraliśmy naprawdę specjalistów z naszej uczelni, którzy wiedzą wszystko o naszych kierunkach, specjalnościach i o setce takich deficytowych rynkowo, a więc poszukiwanych na rynku zawodów, które można po naszych specjalnościach objąć w przyszłości. Po raz pierwszy w tej rekrutacji na rok 2017-18 uruchomiliśmy dla naszych kandydatów Centrum Informacji Rekrutacyjnej. W tym celu ogłosiliśmy konkurs na aranżację budynku Łącznik. Zgłosiło się do konkursu wielu kandydatów. Wybraliśmy pracę jednego studenta z Wydziału Mechanicznego i na podstawie wstępnych jego rysunków postanowiliśmy zrealizować projekt i utworzyliśmy to piękne Centrum Informacyjne dla naszych kandydatów. Centrum będzie działało cały miesiąc lipiec i cały miesiąc wrzesień. Komisje będą przyjmowały dokumenty od 19 lipca. Rekrutujemy na studia stacjonarne, niestacjonarne, łącznie na 7 wydziałów, 26 kierunków. Że punkt rekrutacyjny składa się jakby z dwóch części. Z komisji rekrutacyjnej składającej się z około 7 stanowisk oraz Centrum Informacji Rekrutacyjnej, które stanowią dwa jakby stanowiska i służące kandydatom do tego, aby poinformować ich na temat kierunków, jaki prowadzi Politechnika Opolska, jak również nauczania. Politechnika Opolska blisko, a mimo wszystko jest to bardzo dobra uczelnia, więc uważam, że nie ma potrzeby wyjazdu do innych miast.